Czy uważasz się za osobę wolną od stereotypów? No wydaje mi się, że nie. Ja sam wymieniłem kilka, które mnie dotyczą, które dotyczą mojego otoczenia, moich znajomych, więc na pewno powiedziałbym, że nie. Myśląc innowacje i technologie, jakie miejsca pracy przychodzą ci do głowy? No dużo firm, na pewno większe korporacje. Bardzo dużo słyszałem banków, bankowości, również jak szukałem sobie staży, to bardzo dużo było ofert od takich placówek. To poznaj kogoś. Cześć Dominik. Cześć. Darek Lisiak. Bardzo miło. Miło mi. Przedstawię się, ja jestem pracownikiem banku BNP Paribas. Jestem IT Tribe Leaderem. To jest taka nowa funkcja w banku, która podkreśla to, że my nie jesteśmy menedżerami, kierownikami. I ja pracuję na co dzień ze sztuczną inteligencją. To jest niesamowite. Przyznasz chyba, że to nie jest standardowe myślenie o banku, że pracujemy z technologiami, które powstają w zasadzie tydzień temu. My rzeczywiście pracujemy z ludźmi na co dzień, którzy są bankierami, którzy są konsultantami i my im pomagamy wykorzystać te technologie do tego, żeby ich praca była łatwiejsza. No i ta innowacyjność niesamowita. Dominik, opowiedziałem ci trochę o tym, co się dzieje, o tej przyszłości, jaką my widzimy w banku. I czy ty w takim środowisku, w takim innowacyjnym obszarze widziałbyś swoją rolę? Składałem podania na staże do banku, więc jak najbardziej widzę się w tej pracy, tym bardziej, że banki idą teraz w tą stronę właśnie innowacyjną, technologiczną. A to jest też powiązane z moim kierunkiem, w którym bardzo cieszę się, że się rozwijam. No wydaje mi się, że myślimy bardzo podobnie, pomimo kilku lat różnicy, umówmy się, myślimy bardzo podobnie o tym, w którym kierunku technologia idzie, w jaki sposób ona będzie zmieniała świat i w jaki sposób my moglibyśmy się w tym odnaleźć. Ja się czuję też z drugiej strony takim trochę pokoleniem Z. Pomimo różnicy wieku, to dla mnie to ciągłe uczenie się oraz taka chęć wpływu na świat, czyli tworzenia jakichś rozwiązań, które będą zmieniały to, w jaki sposób pracujemy, dzisiaj, za 5 lat i za 10 lat, myślę, że to jest też coś wspólnego. Zgadzam się. 100%. Czy jest coś, co zaskoczyło cię w tym, co my w banku robimy? No na pewno zaskoczyło mnie to, że używacie sztucznej inteligencji. Myślałem, że to jest dalej jeszcze na takim etapie, że tak to mówię, początkowym, że skorzystają z tego bardziej uczniowie. Bardzo się dziwiłem właśnie, że ma to również swoje zastosowanie już w pracach, idzie to do przodu, optymalizuje pracę w różnych miejscach pracy, także super było mi to słyszeć. Czego się od siebie nauczyliście? Wydaje mi się, że mógłbym się od ciebie nauczyć programowania. Sam jak powiedziałeś, bardzo siedzisz w IT. Ja się również w tym kierunku rozwijam, więc jak najbardziej myślę, że byłbym w stanie chłonąć wiedzę od ciebie w tym temacie. No również na pewno tym, jak działają banki, co za co odpowiada, jak to dokładnie działa od środka. Myślę, że to na pewno byłoby interesujące. Ja z kolei na pewno mógłbym się nauczyć takiego entuzjazmu i bezkompromisowości, jeśli chodzi o to, co robimy w życiu. Taki bardzo zdrowy stosunek do równowagi praca, odpoczynek. Przy okazji jednocześnie połączone z dużą odpowiedzialnością, bo twoja praca jest bardzo wymagająca. To jest też praca po godzinach, umówmy się. No ten twój telefon to nie jest tak naprawdę rozrywka, tylko ciężka praca. I tego też, że ty masz plany na rozwój. I to jest też dla mnie zaskoczenie, nie? Bo jednak jest taki stereotyp, że Zetki nie walczą tak o to wszystko. Natomiast ty, wydaje mi się, masz bardzo dobrze to wszystko poukładane i na pewno to jest też coś, czego mógłbym się od ciebie nauczyć. Jak rozumiesz sformułowanie, że stereotypy nie pracują? No wydaje mi się, że stereotyp to jest takie wyobrażenie, więc ono nie może pracować. Pracuje człowiek, który jest za tym stereotypem. Natomiast w pełni zgadzam się z tym, co kiedyś usłyszałem, że stereotypy wręcz przeszkadzają, że jak mamy jakieś błędne wyobrażenie, no to po prostu nie umiemy się tak fajnie skomunikować, porozmawiać i wręcz wydaje mi się, że nawet dochodzi do sytuacji, że czasami ktoś potrafi przekreślić człowieka przez właśnie stereotypy, które są wokół niego, co no na pewno utrudnia pracę. Lepiej bym tego nie ujął. W banku BNP Paribas stereotypy nie pracują.